Czy już serio wszyscy sobie poszli i zapomnieli, że jest tutaj taka seria i że ja rozwiązuję zagadki internetu i w ogóle? Halo? Ktokolwiek? Cokolwiek? Gdziekolwiek? Może jak odpowiem na parę pytań, to ktoś się pojawi? Hej, ludzie i ludziska, z tej strony Recek, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagadki Internetu, czyli program, w którym to wspólnymi siłami rozwiązujemy największe tajemnice sieci. I tak, wiem, dobra, już, spoko! Wiem, że dawno nie było odcinka z tej serii, aczkolwiek no, zaszły pewne komplikacje oraz dodatkowo musiałem naprostować parę spraw, więc teraz już mogę na spokojnie kontynuować tę serię i po prostu będzie ona miodna, będzie jeszcze lepsza. Po prostu ta seria, mówiąc krótko, spełni wasze wszelakie oczekiwania. Na pewno spełni oczekiwania wszystkich tych osób, które obejrzały poprzedni odcinek. Na pewno się tych wszystkich pytań nazbierało przez te jakieś 3 miesiące bardzo dużo, więc no, wypadałoby już powoli zacząć. Aczkolwiek nie za szybko, powoli, spokojnie. Bo ja przecież nie chcę się wypstrykać ze wszystkich pytań od razu. To by było za proste, za krótkie, za oczywiste. Dlatego podtrzymam was trochę w niepewności. Koniec śmieszkowania, po prostu zacznijmy tę robotę. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest bułka. Także większość pytań będzie poświęcona właśnie bułce. Zatem bez zbędnego gadania, zaczynajmy tę jazdę. Skoro słabe żarty są suche, to czemu dobre żarty nie są mokre? Powiedzmy sobie otwarcie, żaden żart nie jest nigdy w 100% mokry. W każdym żarcie jest coś suchego. Nieważne jaki byłby to dobry żart, po prostu jest w nim jakiś taki element suchości. A ta cała suchość z kolei jest takim koniecznym warunkiem do tego, żeby ten żart można było nazywać żartem. Bo jeśli to będzie takie w 100% mokre, no to niestety, ale siłą rzeczy trzeba już taką sytuację brać na poważnie, więc niestety, ale w takim wypadku śmieszkowania nie ma. Dlatego każdy jeden żart ma w sobie jakiś jeden poszczególny element, który czyni go suchy. A im bardziej suchy jest dany żart, tym bliżej jest mu z kolei do rangi suchara. Tak, żarty mają swoje własne rangi. I są to tak: dobry żart, słaby żart, suchar i czerstwy żart. Ponoć jest jeszcze jakiś jeden poziom żartów, aczkolwiek jeszcze nikt nigdy nie stworzył albo nie usłyszał na tyle słabego żartu, żeby dowiedzieć się coś na temat właśnie tego tajemniczego piątego poziomu żartu. Czyli żartu tak słabego, tak beznadziejnego, że ani go nie można potraktować poważnie, ani też nie można się z niego śmiać, bo jest to tak słaby żart, że on w ogóle nie bawi. Czemu mi się zawsze musi chcieć? Nawet wtedy, gdy mi się akurat nie chce. Ale czemu od razu taki pesymizm, że musi ci się chcieć? A pomyśl sobie, że jesteś jedyną osobą, która to jest w stanie dopilnować, aby dana czynność została zrobiona w 100% poprawnie oraz dokładnie tak, jak ty sobie tego życzysz. Możesz tam oczywiście poprosić jakąś osobę o to, żeby ci tam pomogła z czymś albo ewentualnie zrobiła coś za ciebie. Aczkolwiek osobiście nie polecam tego, gdyż no, tak się składa, że nie zawsze będzie tak, że ty otrzymasz taki efekt od tej osoby, jaki ty byś zamierzał, jaki ty byś po prostu chciał otrzymać. Bo jeśli się okaże, że dana osoba nie spełni w 100% twoich oczekiwań, no to się zaraz zaczną korekty, poprawki, jakieś tutaj drobne dopieszczania różnych rzeczy. Ewentualnie cały projekt będzie do wywalenia i trzeba będzie wszystko zrobić od nowa. Dlatego nie myśl sobie, mój drogi, że to, że ci się musi chcieć, to jest coś przykrego. Po prostu jest to coś na zasadzie takiej, że tobie zależy na tym, aby to zostało zrobione. I chcesz to zrobić, i chcesz, żeby to było zrobione dobrze. Moim skromnym zdaniem takie myślenie na zasadzie o Jezu, nie chce mi się, ale muszę to zrobić, jest takim czymś mniej więcej na zasadzie, że no nie do końca mi zależy na zrobieniu tego, niby muszę to zrobić, aczkolwiek no jakoś tak mi nie zależy trochę na tym, nie chcę, żeby to było zrobione. A to jest moim zdaniem błędne myślenie. Mała rada dla ciebie. Nie myśl sobie, że musi ci się chcieć. Tylko pomyśl sobie dla odmiany, że chcesz, żeby to było zrobione dobrze. Bo tylko taki optymizm sprawi, że będzie ci się żyło lepiej i że wszystko się będzie toczyło znacznie przyjemniej i ogólnie twoje życie
będzie znacznie lepsze, kiedy nie będziesz myślał, że musi ci się chcieć, tylko jak będziesz myślał, że chcesz to zrobić i ci zależy na tym. Słowo bułka jest rodzaju żeńskiego, więc czy w rodzaju męskim będzie to bułek? Teoretycznie, zgodnie z logiką, to niby tak, aczkolwiek muszę powiedzieć całą prawdę, jaka teraz jest w tym momencie. Otóż słowa bułka się nie odmienia. Bułka, jako że jest takim szlachetnym pieczywem, jest traktowana jako świętość. Jako święty graal wśród pieczyw. I dopuszczalną jedyną formą, siłą rzeczy, jest tylko i wyłącznie bułka. Żadne rodzaje męskie, nijakie, istrakie, owakie, takie, siakie. Tylko i wyłącznie bułka. Nazywanie bułki w jakikolwiek inny sposób jest porównywalne chociażby z najcięższymi grzechami. Jest porównywalne wręcz z profanacją tego jakże szlachetnego, jakże elitarnego, jakże wspaniałego pieczywa. Także jeśli nie chcesz podpaść bułkownikom, no to szanuj bułkę, kochaj ją, zajadaj się nią, ze smakiem przede wszystkim, ale najważniejsze, nigdy, przenigdy nie nazywaj jej inaczej niż bułka. Czy warto dołączyć do Ligi Legend? Podobno nie można posiadać tam bułek. Zaraz! Nie, ja to muszę ogarnąć. Ja im dam zaraz, no, żeby bułek zabraniać. Jak się z nimi umawiałem? Halo, Liga? Podobno zabraniacie posiadania bułek w swoich szeregach. Nie obchodzą mnie przepisy zdrowotne, żywieniowe, prawne, ani żadne inne. Wyraziłem się jasno. Zapłaciłem kasę. Ja dotrzymałem swoją część umowy. Więc jeśli wy nie dotrzymacie swojej części umowy, no to porozmawiamy trochę inaczej. Mam znajomości. Wiesz dobrze o tym. Jeśli nie dostosujesz się, moje znajomości cię załatwią, a ja osobiście pozwę cię na 120 tysięcy bułek. Więc do cholery pozwól na posiadanie bułek, albo czeka cię marny los. Interes jest to przyjemność. Bywaj. Czyli mówiąc w skrócie, miałaś błędne informacje. Można posiadać bułki. Czyli mówiąc w skrócie, w takim wypadku warto dołączyć do Ligi Legend, jak najbardziej. Czy bułkę można użyć do magicznych rytuałów? I czy stanowi wspaniały lek na stan krytyczny? A myślisz, że czego używa plemię bułkofilów w swoich recepturach medycznych? Plemię bułkofilów od zarania swoich dziejów używało przede wszystkim bułek do tego, aby leczyć wszelakie rany, aby poprawiać sobie humor i przede wszystkim, żeby radzić sobie ze stanem krytycznym. Oni to już dawno odkryli, że najlepszym lekiem na stan krytyczny jest właśnie bułka. I to ją właśnie stosują, kiedy kogoś właśnie ten stan dopada. Skuteczność potwierdzona 100%. No w przypadku innych chorób to już nie jest akurat tak bardzo skuteczne, jak na stan krytyczny. Aczkolwiek nadal w pewnym sensie działa. Nawet jeśli je wyleczy z jakiejś choroby, to zawsze poprawi humor. Bo bułka zawsze jest takim pieczywem, które nie dość, że jest smaczne, nie dość, że jest wyśmienite, nie dość, że jest elitarne, to jeszcze dodatkowo jest najlepszym pieczywem na to, aby poprawić sobie humor. Także jeśli masz stan krytyczny, no to śmiało zażyj sobie jedną bułkę, może dwie, ewentualnie 10. Zależy od twoich osobistych preferencji, masy ciała oraz tego, jak twój organizm się ogólnie zachowuje, jak przyjmuje bułki. Najważniejsze jest, abyś w obliczu tego stanu spożył bułkę. Czy jak dotykam w sklepie witryny w dziale z pieczywem, to bułki się stresują? Czy może nawet denerwują? No ależ wcale nie, bułki się w ogóle nie stresują, kiedy patrzysz na nie przez witrynę. One po prostu czekają tylko. One patrzą na ciebie z takim błagającym wzrokiem, mówiąc po cichutku, weź mnie. Bo kiedy ty się patrzysz w tą witrynę, to one widzą w tobie nadzieję. Nadzieję na to, że je spożyjesz. Że je weźmiesz, przygarniesz. A jeśli takową bułkę przygarniesz, no to okażą ci one swoją dogodną wdzięczność, będąc najsmaczniejszą bułką, jak tylko potrafią być. Także nie, bułki się nie stresują, kiedy na nie patrzysz. Gorzej jest, kiedy odejdziesz od tej witryny. Wtedy bułki się smucą, płaczą, jest im smutno i zimno. Każdego dnia miliony bułek na całym świecie odczuwają smutek z powodu ludzi, którzy odchodzą od witryn,
nie biorąc żadnej bułki do domu. Nie pozwólmy, aby jakakolwiek bułka cierpiała z tego powodu. Nie bądź okrutny. Weź bułkę do domu. No i to by było na tyle, na to wychodzi, jeśli chodzi o ten odcinek. Także co mogę powiedzieć więcej? Ja was jak zwykle serdecznie zachęcam do komentowania, zadawania kolejnych pytań w związku z zagadkami internetu. Jeżeli wam się spodobało, to oczywiście zostawcie po sobie łapę w górę. A póki co, to by było na tyle. Także ja wam serdecznie dziękuję za uwagę. Ja jestem Recek, trzymajcie się. I na sam koniec krótka chwila dla sponsora. Także trzymajcie się i czołem!